Siemanko, cześć, witam. Pierwsza oficjalna Cipsoftowa zapowiedź zimowej aktualizacji 2021. Jak zawsze, linki w opisie. No i zapraszam do oglądania. Nowa mechanika, o której zaraz będę mówić, występuje tylko z potworami, które mają z common. Tak jak widać, właśnie Toad jest takim przykładem. Można sobie zobaczyć w bestiary: jak jest jeden diamencik, no to jest common i ten. Potwór działa w tej nowej mechanice. Nie działa to na potwory rajdowe, nie działa to na potwory, które możemy spotkać na roku albo na downporcie. Zacznijmy od samego początku tej nowej mechaniki, czyli dust. Dust to będą punkty, które będziemy zdobywać z potworów, które będą się respić normalnie na respach. Teraz widzicie screena, gdzie można zauważyć, właśnie, że jeden z potworów jest specyficznie oznaczony, i to jest właśnie informacja dla nas, że z tego potwora możemy dostać dust. Poziom tych potworów może się wahać od pierwszego do piątego. Im wyższy poziom, potwór zadaje nam więcej obrażeń, ma więcej HP, ale możemy od niego dostać jeszcze więcej dustu. Jeżeli chodzi o luta i expa, nie ma to kompletnie znaczenia, wszystko pozostaje po staremu, tak jak właśnie ma podstawka potwora. Na samym początku nasza postać ma limit 100 punktów dustu, które możemy unieść. Dopiero później wydając te punkty limit może zostać zwiększony aż do 225. Skoro mówimy o wydawaniu, no to przechodzimy do drugiej części tej mechaniki, czyli silvery. Jest to normalny item, który tworzymy z dustu. Wytworzenie silvera to nie jest jedyna opcja zdobycia tego przedmiotu. Możemy go również wydropić ze specjalnego potwora. Oznaczenie tego moba widzicie właśnie teraz na ekranie. Oczywiście taki potwór będzie mocniejszy od potwora na piątym poziomie dustu. Wiadomo, nie dostaniemy z niego samego w sobie dastu, tylko już cały odłamek, więc no musi być o mocniejszy. W TB będzie nowa eksiwa, dzięki której będziemy mogli znaleźć najbliżej bliżej, znajdującego się potwora, z którego właśnie będziemy mogli zdobyć silver. Z tych silverów będziemy mogli tworzyć exalted core, czyli. Mamy item i z niego tworzymy następny, dzięki któremu możemy mieć nowe efekty, które zostają dodane właśnie do TB. Pierwszym nowym efektem jest onslaught, czyli mała szansa na zadanie 60% dodatkowych obrażeń i to się sumuje z krytem, czyli trzeci poziom imbuingu. Wchodzi kryt, wchodzi onslaught i mamy plus 110% obrażeń. Kozak. Drugim nowym efektem jest RUS, czyli mała szansa na unik. Trzecim nowym efektem jest Momentum, czyli minus 2 sekundy CDK, jak jesteśmy w kombacie na czary z grupy drugorzędnej, czyli na przykład takim czarem jest UE. EDK czy SORKA. Jeżeli chodzi o samo w sobie omówienie, to to by było na tyle, ale dodam jeszcze tutaj takie szybkie odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić. Potwory są silniejsze od tych, co normalnie możemy spotkać na respie, to jest wiadomo, ale jeżeli na tym respie na co dzień sobie radzimy, to te potwory nie powinny nam jakichś tutaj większych szkód wyrządzić. Efekty, o których mówiłem, są na stałe, więc nie ma tutaj żadnego ograniczenia czasowego, jak na przykład imbuing, tylko robimy to cyk i mamy na postaci. Ale, oczywiście, trzeba brać to z lekkim dystansem. Cipsof to jeszcze może zmienić. Tak samo na przykład tych 60% dodatkowych obrażeń też nie ma co tutaj wariować. To może się jeszcze zmienić. Czy można spotkać na jednym respie na przykład dwa dastowe potwory? Oczywiście można, ale szansa na to jest bardzo bardzo mała. Onslaught działa podobnie do kryta z imbuingu, czyli nie działa on na czarmy. Oczywista rzecz, Fac nie będzie mógł zdobywać Dustu, więc osoby z darmowym kontem kompletnie z tej mechaniki nie będą mogły korzystać. I ostatnia sprawa, o której tak naprawdę nie za wiele wiemy, to to, czy będzie można używać tych trzech efektów naraz. Niestety nie ma o tym informacji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, jak się podobało no to wiadomo subskrypcja, łapka, komentarz i sorry, że ogólnie tak późno nagrywam zapowiedź, no ale niestety w tym tygodniu mam drugie zmiany, więc jeżeli będzie zapowiedź w czwartek, a obstawiam że tak będzie, no to spodziewajcie się materiału w podobnych godzinach. Nie będzie to na pewno od razu po publikacji na TibiaCom czy Tibiopedii. Tyle strzałeczka. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Na razie.